Witam Państwa. Tutaj część Państwa rozdziera szaty, że kolega Braun dostał tylko 12%, nawet nie całe, w Gdańsku. I tymczasem jest to bardzo duży sukces. Proszę zwrócić uwagę, że przede wszystkim mówiono mi już 2 miesiące temu, że kandydatka postana Adamowiczowska dostanie 84%. Taką sumę wymieniono dokładnie i tyle dostała. Nie wiem, skąd się mnie to wiedzieli, ale wiedzieli. I PiS wzywało do niegłosowania na Brauna. Emisariusze przyjeżdżali specjalnie do Gdańska. Pan Płażyński poparł pana Skibę. No, poparcie PiS-u w Gdańsku nie jest szczególnie ważne. Myślę, że gdyby PiS poparło pana Adamowicza, to by w życiu w Gdańsku nie wygrał wyborów. Tylko dlatego, że PiS go nienawidzi, to takie ma właśnie dobre miał notowania. Także PiS to nie jest wielka siła, ale 20% na pewno Gdańsku może dostać. Czy nawet 30% przecież dostało. Także to jest bardzo dobry wynik, proszę Państwa. Tym bardziej, że popatrzyliśmy na analizę ludzi, którzy głosowali. Młodzi nie poszli głosować na kolegę Brauna, bo nie utożsamiali go z nami, z Wolnością, prawda, z Korwinem i tak dalej. I bez ich pomocy uzyskał te 12%. Także trzeba pamiętać, że to był człowiek obcy w Gdańsku. To jest człowiek, który no, nie ma nic wspólnego właśnie z Gdańskiem. W obcym mieście, zaczynając od zera zupełnie, dostał te 12%. Także to dla naszej Konfederacji to jest bardzo dobry prognostyk. Ja zawsze mówiłem, że oczywiście, jeżeli nie wstartuje partia Ojca Ryzyka, że w naszym zasięgu jest 18% i jest w naszym zasięgu, powtarzam. Tylko trzeba zrobić taką efektywną kampanię, jaką zrobił kolega Braun w Gdańsku. On tam pracował, działał. To samo trzeba zrobić i u nas. Także tutaj nieprawdziwe absolutnie są informacje, że 5% dostał, bo PiS na niego głosował. Nie, właśnie PiS wzywało do niegłosowania na niego, a pan Płażyński poparł pana Skibę. Coś to nie dało mu wiele, bo dostał 4%, tylko 6%. Także taka jest sytuacja w Gdańsku. I pan Braun ma oczywiście elektorat całkowicie inny od nas, to jest inny zupełnie elektorat, ale to właśnie bardzo dobrze. Kto inny głosuje na Brauna, kto inny głosuje na Korwina, kto inny głosuje na Winnickiego, prawda, kto inny głosuje na panią Godek, także kto inny głosuje na Leroya oczywiście. Także właśnie to jest siła naszej Konfederacji, że są różni ludzie i postaramy się, żeby na każdej liście, w każdym województwie, właśnie w każdym rejonie, byli przedstawiciele wszystkich tych nurtów, żeby każdy mógł sobie zagłosować. To będzie bardzo dobry wynik, proszę Państwa. I ta idea, bo jak jest w Ameryce, przecież w Ameryce są ludzie, którzy tam są u tych republikanów, prawda? I tam są różni ludzie, tam są paleokonserwatyści, którzy nienawidzą neokonserwatystów, wzajemnością zresztą. Są katolicy, którzy nienawidzą protestantów, wzajemnością zresztą. Tam są ateiści oczywiście, ajnlandyści, którzy nienawidzą libertarian. Libertarianie nienawidzą zarówno katolików, jak i protestantów. Się nienawidzą po prostu, ale przed wyborami wszyscy wstawiają się tam na listy i startują jako republikanie. Na 6 miesięcy przed wyborami kończą się dyskusje, kończą się wrzaski, idziemy jako jedna drużyna, a po wyborach u nas się znowu dalej kłóci. No i to właśnie trzeba będzie zrobić tutaj, bośmy próbowali. Nasza partia próbowała przez 20 lat, nawet 30 lat, prawda, startować niezależnie, licząc, że my zdobędziemy sami przekonamy ludzi. Nie przekonamy, proszę Państwa, ludzi myślących jest 3%. Byłoby więcej, gdyby nie 3 miliony, które wyjechały, prawda, do Anglii, Irlandii, jeszcze gdzieś tam. Byłoby znacznie więcej. No ale tu jest 3%. Zresztą, proszę Państwa, Ron Paul w Stanach Zjednoczonych dostał raptem parę procent wśród republikanów, jak startował w prawyborach. Także powiedzmy sobie jasno, no, takie myślenie wolnorynkowe jest obce przeciętnemu człowiekowi, póki będzie demokracja,
to takie będą oczywiście wyniki wyborów i nic się na to nie poradzi. Proszę Państwa, ja jestem zdecydowanie w tej sytuacji niż on Paul w Ameryce. Mnie często mówiono, dlaczego Pan jest taki, jak Pan powiedział, miał znacznie większe, lepsze rezultaty, poparcie niż Ron Paul. Także w Stanach Zjednoczonych, także nie mam tej machiny republikańskiej. Potem trzeba pamiętać, że w Ameryce jest 25% ludzi myślących, tak jak my, a nie 3, prawda, czy 5. Latem jest kilku miliarderów, którzy popierają ruch libertariański. Jest wiele radiostacji, telewizyjnych stacji, LIBO na przykład, tak dalej, popularnych. Więc to jest zupełnie inna sytuacja niż u nas, gdzie walczymy przeciwko wszystkim stacjom radiowym i telewizyjnym. Praktycznie pomijam, że takie drobne prywatne. Także taka jest sytuacja. Dobrze, przechodzimy do pytań. Skąd czerpię ogromną siłę i zdrowie? Mam dla siebie miał umysł, no, po prostu cały czas umysł pracuje. Odżywiamy się cukrem, bo wiadomo, prawda, powszechnie, że to cukier odżywia mózg, glukoza tu działa i tyle. No. Jakby powiedział ojciec Ryzyk, bo teraz trzeba popierać ojca Ryzyka, prawda, aleluja i do przodu. Tak. Co dalej, bo nie widzę. Aha. Skąd schodzą plotki, że przejedliśmy subwencje i macie pieniędzy na kampanię? Nie przejedliśmy subwencji, próbowaliśmy, ale nam się nie udało. Na kampanię, na tę kampanię chyba nie wydamy dużo. Myślę, że około miliona wydamy na tę kampanię. Wszystkie środki rezerwujemy na kampanię krajową później. To jest najważniejsza kampania. Dlaczego UE reaguje na przekop Mirzei Wiślanej, a nie reaguje na bezprawne roszczenia żydowskie? Bo się boją Żydów. I tyle. Przekop Mirzei Wiślanej to jest zupełnie jakaś absurdalna sprawa, żeby się Unia Europejska wtrącała w to, czy my przekupiemy tam 300 metrów piasku. Zupełny absurd. Co sądzę o generale Franco? To nie był liberał, to nie był również żaden socjalista. Był to konserwatysta, który uratował Hiszpanię z tragicznej zupełnie sytuacji. Tolerował się różne ruchy konserwatywne i falangę również, także miał i faszystów własnych. Sam oczywiście nie był faszystą, Hitlera nienawidził, zresztą wzajemnością, że panowie się nie znosili kompletnie. Raz się spotkali, obaj powiedzieli, że w życiu nie chcą z tym facetem po raz drugi rozmawiać. Także to konserwatysta, a Hitler to był parweniusz socjalista i tyle. Czy nie wydaje mi się, że Kukiz jest zbyt chwiejny, zawiera z nim koalicję? No więc my nie proponujemy, żebyśmy próbowali wiele razy. Pan Kukiz mówił raz tak, raz nie, raz tak, raz nie, potem nie odzwaniał. Nie ma sensu. Co sądzę o... Przepraszam, tu kilka rzeczy mi się nagle skoczyło. Co sądzę o naklejkach Konfederacji, balonem? Oczywiście, tak, jasne, to będziemy robili. To oczywiście, że będą. Jaką kategorię szachową, panie Januszu? Gdzieś tak miałem kandydata na mistrza, teraz to nam się już obniżyło znacznie, nie? Czy się będę starał zadbać o środowisko, czy nadal uważam, że smog nie istnieje? No, smog oczywiście istnieje, tylko w Polsce go nie widać. Znaczy są na pewno miejsca, gdzie istnieje smog. Na pewno nie ma go w Warszawie. Ja widziałem smog w Londynie lat temu, 40. Rzeczywiście widziałem smog. Do smogu potrzeba przede wszystkim mgły, które w Polsce rzadko występuje. Natomiast do tego się przyda dymu, którego też w Polsce nie ma prawie. Także jak póki jest wiatr, to nie ma mowy o smogu. Nie ma mowy o smogu i to po prostu jest tylko po to, chcę powiedzieć jasno, po to jest smog. Po to jest smog, żeby wyciągnąć ludzi pieniądze, żeby pod pretekstem smogu zmusić biednych ludzi, którzy palą jakimiś, prawda, szyszkami czy tam drewnem, chrustem z lasu, żeby zmusić do tego, żeby kupowali bardzo drogi gaz i bardzo drogą ropę, prawda, drogie węgiel, o który jest podatek, prawda, wzięty. I o to tylko chodzi. Co zrobić, żeby w Polsce zarabiać minimalnie 6 miesięcy miesięcznie? Jak można zarabiać? Trzeba po prostu
stworzyć ludziom warunki, żeby zarabiali, nie okradać się podatkami i tyle. To wcale nie jest takie trudne. Moim zdaniem gdybyśmy zrobili reformę, tak jak w Chinach chociażby, tak jak chińską reformę ten Xiaopinga, gdybyśmy zrobili 20 lat temu, no to wtedy, to dzisiaj byśmy byli dwa razy bogatsi od Stanów Zjednoczonych. To naprawdę nie jest trudne. Co sądzę o dzisiejszej katastrofie MIGA? No katastrofy się zdarzają. No, nie znam sprawy, nie jestem fachowcem, nie będę się wypowiadał na temat katastrof samolotowych. Jaki jest mój stosunek do marihuany medycznej krajowej? Uważam, że każdy ma prawo jeść, pić i palić, co mu się podoba, niezależnie od tego, w jakim celu to robi. Które stadium socjalizmu wyznacza granicę bez powrotu do normalności? No, według tego, co mówił Lord Acton, ostatnim stadium socjalizmu jest narodowy socjalizm, nacjonalizm to jest najwyższy stadium socjalizmu i po nim się już, to jest ostatnie stadium, po którym już się socjalizm wywróci. Dlaczego popieram bezpodstawne użycie archaizmu waćpanna, które nic nie było, nie wiem o co chodzi, ale archaizmy są bardzo, bardzo fajne, nie? Jesteśmy konserwatystami i używamy archaizmów. Co panu przekazało słowo waćpanna? Jak się odnoszę do agrounii? Szef agrounii ma bardzo zdrowe poglądy. No oczywiście w warunkach demokracji musi tam do nich dodawać to i owo, ale generalnie bardzo rozsądny człowiek. Kiedy pani Viola, kiedy zacznie pan szanować? Zawsze szanowałem kobiety. Znam kobiety bardzo dobrze i nie rozumiem kobiety. Nie pragnę, żeby ich szanować, tylko żeby je kochać. To jest zupełnie inna bajka. Teraz nie mogę tego wyłączyć. Cancel. No, nie działa niestety. Cancel. No już, udało się. Co sądzę o aktualnej ustawie o broni i amunicji? No, skandal. Ludzie powinni móc się sami bronić swojego mienia, swojej rodziny i tak dalej. Czy planuję zostać już w PE? Nie planuję wrócić do Polski, ale zobaczymy, czy mi się to uda, oczywiście, bo jeszcze raz mówię, jeśli dostaniemy te 20% do wyborów do Unii, to wcale nie znaczy, że będziemy mieli 5% w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Co z ostatnimi negatywnymi komentarzami czerwonych na temat żołnierzy wyklętych? Na każdą akcję występuje reakcja. To, co zrobiło PiS, zrobiło z tego religię, nastąpiła reakcja i tym. Co sądzę o parytecie złota? To jest jeden z parytet złota to jest jeden ze sposobów, żeby rząd nie dodrukował pieniędzy, także dobrze o tym sądzę. Czy kara śmierci dla polityków? Nie, no to kara śmierci nie powinna być dla polityków, którzy za rzeczy polityczne, ponieważ no, takie jest założenie, że polityk proponuje różne rzeczy, ludzie go wybierają. Jeżeli na przykład tutaj ktoś powie, że trzeba okraść ludzi, go wybiorą ludzie, to odpowiadają ludzie, którzy go wybrali. Na tym polega demokracja. Gdybym był dyrektorem szkoły, a jeden z uczniów byłby homoseksualistą, byłby dyskryminowany za swoją orientację. Nie mam pojęcia, jakim cudem mógłby być dyskryminowany, chyba żeby się obnosił z tym, że jest homoseksualistą. To samo, gdyby na przykład uczeń powiedział, że jest onanistą. Byłby tak samo dyskryminowany, prawda? Więc to jest sama jego wina. Gdyby sobie siedział cicho i się nie przyznawał, że jest homoseksualistą, to by nie miał żadnego problemu. Problem nie polega na tym, że ktoś jest homoseksualistą, tylko ktoś robi z tego zawód i to otwarcie rozgłasza, prawda, robi sobie z tego. Pamiętam, pisałem na taki felieton, w Krakowie zdarzyła się sytuacja, że właśnie nauczyciel, który był homosiem, pojawił się w szkole, przyjęto go, mimo że wiedzieli, że jest homosiem, ale przyjęto. Moim zdaniem homosie powinni pracować w szkołach żeńskich, to jest dla nich wspaniałe zajęcie, jeśli muszą być nauczycielami. No ale go przyjęto do pracy. No i on na przerwach z uczniami rozmawiał, prawda, o swojej orientacji. No i po dwóch tygodniach go wywalono na zbitą mordę i słusznie. I teraz, kiedy ludzie protestują, ja mówię, proszę państwa, gdyby ten człowiek był
ja wiem, zwolennikiem miłości francuskiej w szkole żeńskiej i tłumaczył coś na temat rozmowy z dziewczynami, to wywalono go na drugi dzień, a nie po dwóch tygodniach. I tak szkoła wykazała ogromną, ogromną tolerancję. Czy przekonuje pan Nawińskiego Leroya do wolnego rynku? No, pan Leroy już bardzo dużo jest zwolennikiem wolnego rynku. Z panem Wińskim ciężko idzie, ale pracujemy. Czy możemy jakoś zwalczać seksedukację w szkole? Proszę państwa, to jest skandal. Seksuacja w szkole, ja chcę powiedzieć bardzo twarde słowa tutaj, odpowiadając panu Gwiazdowskiemu. Dawniej dziewczyny umiały kochać. Dziewczyna po seksedukacji nie umie już kochać. Za to umie świetnie odbywać stosunki seksualne. Ale to nie jest to samo. Seksedukacja jest nieprawdopodobnie groźna, bo to ten... O, właśnie tutaj się pytam, pani Joanna Krzysztofik właśnie, co? Czy słyszałem, co pan Gwiazdowski wygadywał? Tak, słyszałem właśnie, to była między innymi moja odpowiedź na to, co on wygadywał. Nie wiem, czy to chodziło o Rzeszów, czy gdzie indziej, ale wygaduje o mnie różne rzeczy, nie wiem dlaczego. Czy zaostrzy kary dla zwyrodnialców znęcających się nad zwierzętami? Są całkiem spore w tej chwili, także nie wiem, na czym polega problem. Czy Polskę da się jeszcze uratować od socjalizmu? Pyta pan Proks. No po prostu trzeba zlikwidować demokrację, bo jak powiedział słusznie Karol Barth, na to, żeby zbudować socjalizm, wystarczy zbudować demokrację, a już ta głupia większość ten socjalizm wybuduje, prawda? Co mogę powiedzieć o rodzinie Rothschildów? To jest rodzina bogatych bankierów żydowskich, która już o swoje dzieci bardzo starannie wychowuje, nie daje im pieniędzy, młodości i tak dalej, także bardzo się stara, żeby byli dobrze wychowani. No i utrzymują swoje imperium, którym się rozrasta. Niestety ostatnio przestali się zachowywać jak porządni kapitaliści, zaczynają się mieszać do polityki i mają najlepsze pomysły, jak nam ułatwić życie. Otóż, proszę państwa, jak ktoś chce wam coś pomóc, to brać nogi w zapas i uciekać. Więc niestety niektóre pomysły Rothschildów nie są do... Któryś z przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomicznej miał na mnie największy wpływ? No von Mises chyba. Czy wizja posła Leroya pokrywa się powrót do węgla i stali, tak, oczywiście, że trzeba pozostawić Schengen, pozostawić wolny obszar gospodarczy. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby cała ta nadbudówka biurokratyczna, polityczna Unii Europejskiej istniała. Co sądzę o samochodach elektrycznych? To samo co o samochodach na wodór czy na powietrze w tej chwili. Tata dobił samochód na powietrze. Tak jak gdzieś inne zabawki. Ważne jest, które wygra na rynku. Znaczy, żadnych dopłat być nie może, bo to jest skandal. Dlaczego z kieszeni podatnika dopłacać do fanaberii tam różnych techników? Co sądzę o tej całej propagandzie LGBT w Warszawie? No, jest to skandal. Rząd używa pieniędzy podatnika na propagowanie zboczeń. I tyle. Powiem jeszcze raz, jeżeli ludzie LGBT, nawet Z, czyli zoofile, robią coś u siebie w domu i nie robią tego publicznie, no to nie ma sprawy, bo nawet nie można ich za to ukarać, bo się tego nie widzi. Prawda? Problem polega na tym, że oni właśnie łażą po ulicach i pan Trzaskowski ich tutaj właśnie w tej działalności popiera. Co sądzę o załatwieniu stanu ochrony zabytków, ziemi pozyskującej. Nie, jeżeli ktoś znalazł, no to ja uważam, że jak ktoś znalazł, to powinno być jego. Dzięki temu ludzie będą rzeczywiście szukali, bo teraz nikt nie szuka dawnych skarbów, no po co, jak zaraz mu zabiorą, prawda? Czy ktoś słucha europosła Sośnierza? Oczywiście, że się słucha europosła Sośnierza. Sośnierza, co sądzę o wzroście sondaży partii Razem? Partia Razem ma w tej chwili poniżej 1% w rozmaitych sondażach. Co sądzę o konserwatywnym receweryzmie? Tak. Znaczy, słowo liberalizm w tej chwili zostało po angielsku przejęte przez lewicę i dlatego częściej używamy słowa lesefery, wolnościowe i tak dalej. Czy widziałem film mediów narodowych o ideologii LGBT? Nie czytałem, ale mogę sobie wyobrazić, co w nim jest. Co pan myśli, co zrobiłoby USA, gdyby zagrozić im, że zmianą sojuszu na Rosję? No, oczywiście, że jeżeli chcemy prowadzić jakąś racjonalną politykę, to trzeba mówić jednym, że uważajcie, macie spełniać nasze warunki, bo jak nie, to idziemy do drugich. Na tym polega polityka. Państwa nie mają przyjaźni, mają tylko interesy. Natomiast
W tym celu władza musi być silna. Bo władza będzie słaba, no i któryś polityk u władzy zechce zagrozić sojuszem z Rosją, to Amerykanie go po prostu obalą. Musimy mieć silną politykę, silną władzę, żeby móc prowadzić politykę zagraniczną. Czy uważam, że wynik pana Grzegorza Brauna jest satysfakcjonujący? Znakomity, a nie satysfakcjonujący. Czy popieram 4-letnie studia magisterskie jak przed wojną? Nie bardzo rozumiem. Dlaczego na wszystkich studiach ma być taka sama ilość lat? Jest to zupełny absurd. Poszczególne prywatne uczelnie powinny mieć własne programy, powinny dawać sobie własne tytuły. Państwo się w ogóle do tego nie powinno wtrącać. Najwyższy poziom nauki jest wtedy, jak państwo się nie wtrąca do tego, co robią uniwersytety. I nie narzuca liczby lat i studiów. To jest coś nieprawdopodobnego. Co sądzę o ceremonii otwarcia tunelu pod górą Szwajcarii? Tak, wyjątkowo jacyś dziwacy zboczeńcy oczywiście jacyś to robi. Teraz jest moda na to, żeby dziwaków forować. Czy widziałbym pana Cejrowskiego w Konfederacji? Tak, bardzo dobre poglądy, pan Cejrowski. Co sądzę o wyborach prezydenckich na Ukrainie? Proszę państwa, ja sam nie wiedziałem, ale tam Zeleński, Zołeczki, taki kandydat, taki jak Reagan, powiedzmy sobie, on z takim komikiem, on nawet grał w takim filmie Rzeski, to jest porucznik Rzeski, taki, versus Napoleon, prawda, taki jest komik. I o dziwo, on prowadzi w tej chwili w sondażach dość wyraźnie przed jego ekscelencją Piotrem Poroszenko, który przegonił trochę panią Tymoszenko jeszcze, która parę miesięcy temu prowadziła w tym sondażu. Zobaczymy, co będzie. Pan Poroszenko trochę go dogania. Sytuacja jest ciekawa. Który jest mi ideowo najbliższy? No, trudno powiedzieć. Pani Tymoszenko zrobiła kilka rozsądnych rzeczy. Nie znam dobrze ideologii tego pana Włodzimierza Zełejskiego. Tak to należy powiedzieć. Czy można samodzielnie promować Konfederację? Oczywiście, jak najbardziej należy to robić. Co pan sądzi o zboczeniach Kaczyńskiego? No, o ile wiem, jeżeli on jest zboczony, to nie obnosi się z tym, prawda? Więc nikomu nie przeszkadza, prawda? Także nie należy się tym zajmować. Pan Mateusz Bornik pisze pracę o powstaniu warszawskim. Mam opinię bardzo złą. Uważam, podobnie jak generał Anders, że tych, którzy wywołali powstanie warszawskie, wbrew zakazowi rządu londyńskiego, za zachętą Rosji, znaczy Sowietów, no sobie, to Radio Moskwa wzywało do powstania, a ona powinna postawić pod sąd i rozstrzelać. Przecież w powstaniu warszawskim zginęło więcej ludzi niż we wszystkich armiach polskich podczas II wojny światowej. To w ogóle jest zbrodnia niesłychana i to powtarzam, wywołali to ludzie, którzy zrobili powstanie warszawskie. Czy można się zastanawiać, co się robi? Sondaże, to co pan mówi, natomiast pleść co język przyniesie. Nie, proszę pana, mówi trzeba prawdę, nie patrząc na to, jak to się odbije w sondażu. Jeżeli będziemy patrzyli, jak to się odbije w sondażu, to za chwilę zaczniemy mówić jak PiS albo PO. Bo taka będzie oczywiście logika. Ile czasu po dojściu do władzy zajęłoby mi usunięcie podatku dochodowego? Błyskawicznie. Podatek dochodowy, wszystkie podatki dochodowe się zbywali błyskawicznie. To jest najprostsza rzecz. Co zmienił pan w gminach wielu spraw? To w tej chwili jest za długa, to nie odpowiem szybko panu Mikołaju w tych sprawach. Czy mamy obecnie w kraju neokapitalizm? Skąd? Mamy narastający socjalizm graniczący z komuną w tej chwili w Unii Europejskiej. Kiedy wygramy wybory? No, mam nadzieję, to od was zależy. Co sądzę o produkcji grafenu w Polsce? No, należy, jeżeli daje zyski, trzeba go produkować. Jeżeli nie, to nie mam pojęcia, czy to działa. Czy to działa? Jestem przekonany, że gdyby grafen miał przyszłość, to jakiś kapitalista by się zainwestował. Mamy przecież kapitalistów, którzy mają miliardy. Mają dzieci pana Kulczyka, mają miliardy. Czemu w niego nie inwestują w ten grafen, jeżeli to jest coś co daje zyski? Czy w przypadku likwidacji ZUS-u, co z ludźmi, którzy pracują około 30 lat? Ależ oczywiście, my mówimy o likwidacji ZUS-u, ale mówimy o likwidacji ZUS-u w ten sposób, że nie trzeba będzie płacić w tej chwili podatku na ZUS. Natomiast oczywiście ludzie, którzy wypracowali emeryturę, muszą ją dostać.
Czy w programie Konfederacji po raz drugi się pojawia ten potem pojawi się element umożliwiający nacisk na posłów między wyborami? I co działa jest niemożliwe jest odwołania posła, jeżeli mamy wybory tajne, bo nie wiadomo, kto na niego głosował. No, odwołać posła mogą tylko ci, którzy na niego głosowali. Przecież nie wiemy, kto głosował, bo są wybory tajne. Trzeba zlikwidować tajność wyborów. Wtedy będziemy mogli to robić. Co robić, żebyśmy mieli jak najwyższy wynik? No, propagować to od was zależy w dużej mierze. Czy zmieniłbym herb, flagę, hymn w wolnej Polsce? Nie, hymnu bym nie ruszał, bo jest ten flagę. Może bym dał więcej białego, mniej czerwonego, ale zestawienie koloru biało-czerwony jest, że tak powiem, już wstawione. Herbu też bym nie zmieniał, spokojnie. Pieniądze z OFE i ZUS-u nie są Polaków. No właśnie, to jest takie coś. Wmawiano nam, jak robiono ten OFE, że wpłaćcie na te OFE, pieniądze w OFE będą własnością tego, kto wpłaci nam. Tak mówiono otwarcie. No i potem się okazało, że nie są własnością, po prostu zabrano te pieniądze i dano na ZUS. Po prostu okradziono ludzi, oszukano ludzi pod pretekstem, że ZUS zbankrutuje. Namówiono ludzi, żeby płacili na ZUS, a potem jak wpłacili, to te pieniądze dano ZUS-owi i tyle. Zrobili to PO z PiS-em równo, bo to nie ma między tymi partiami różnicy. Dokładnie. Połowę pieniędzy przelało PO, zostawiając drugą połowę, a drugą połowę przelało PiS za zgodą PO oczywiście. Czy będą w tym roku wakacje z Korwinem? Chyba tak, nie jestem jeszcze pewien. To trochę zależy od wyniku wyborów. Jak była sytuacja takiej instytucji jak domy dziecka? Oczywiście, żeby istniały domy dziecka, prywatne oczywiście, zawsze tak było, istniały, były znacznie lepiej wyglądały niż obecnie. Co sądzę o Waldemarze Usiaku? Bardzo dobrze sądzę. Czy uważam pan, że Polska jeszcze może być wolna? Wolna, tylko trzeba tych sukiensynów, którzy żyją ze wtrącania się w życie obywateli, usunąć ją od władzy, najlepiej pakując ich do więzienia. Ile spośród 12% brało nas wyborcy PiS-u? No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo pan Płażyński, szef PiS-u gdański, poparł tego trzeciego kandydata. PiS wzywał do niegłosowania na Brauna, ale dość dyskretnie, więc na pewno część ludzi, która głosowała na Brauna, nadal na pana Brauna, to też, ale suspendę może zagłosują i na jesieni. Natomiast musimy pozyskać młodych ludzi, bo na Brauna nie głosowali młodzi ludzie, prawda? I musimy tych ludzi odzyskać. Jak rozwiąże problem braku młodych ludzi w tak potrzebnych zawodach? Trzeba po prostu przestać płacić na licea i różne inne instytucje, które jakby nie była bezpłatna szkoła, to człowiek by się dwa razy zastanawiał, natomiast posłał dziecko do szkoły, po której nie ma przyszłości. Posłałby wtedy na właśnie takie kursy jak cukiernik, stolarz, mechanik i tak dalej. Czy hydraulik, przedsiębiorca pogrzebowy polecam. Bardzo, bardzo dobre zajęcie dzisiaj czasem. Także oczywiście problemem jest bezpłatna edukacja, bo wtedy można sobie wybrać dowolną edukację i ten. Czy wybrałem sobie ponowną współpracę z doktorem Janem Przybyłem? Tak, jak najbardziej, bardzo, bardzo cenię sobie pana doktora Jana Przybyła. Czy pan Artur Dziambor wraca do partii Wolność? Nie wraca, tylko już wrócił. Jakie pan ma rozwiązanie, by młodzi ludzie wrócili do naszego kraju? No zrobić, żeby mieli lepsze warunki niż załóżmy w Anglii. I wtedy nie tylko oni wrócą, ale jeszcze wróci parę milionów Angolii, którzy też. Co z panem Piotrowskim? Będziemy jutro dostanę, będę, jestem mówiony, pan Piotrowski do mnie zadzwoni. Pan Winnicki powiedział, że idziemy po sukces. Co to jest sukcesem? Dla mnie sukcesem jest 15%. Wszystko co powyżej to jest dobry wynik. Co jest poniżej 7% to jest tragedia. Co sądzę o obecnej telewizji publicznej? No to samo co kobiecie publicznej mniej więcej. Twierdzę, że rodzice powinni decydować o edukacji dzieci. Co w przypadku rodzin patologicznych? No trudno. Dziecko w rodzinie patologicznej może być uduszone przez rodziców, prawda? Upite i tak dalej. Nie ma rady, to ci rodzice się nie dochowają potomstwa, ale przypominam, że są całe fundacje, które zajmują się właśnie dziećmi z takich rodzin, zdolnymi dziećmi z takich rodzin oczywiście, bo niezdolne to nie ma czym się przejmować. No i te rodzynki, te diamenty wyciągają z takich rodzin, bo musi Państwo wiedzieć,
że każda szkoła marzy o tym, żeby mieć w klasie przynajmniej jedno biedne dziecko, biedne zdolne dziecko, bo takie dziecko wie, że znalazło szansę życiową i ciągnie poziom klasy w górę. To nie, że trzeba ludziom, szkołom to narzucać, szkoły same to wiedzą, jak nie wiedzą, to ich pech. Czy można wrócić do ustawy Wilczka? Ja uważam, że można, natomiast obecny reżim twierdzi, że nie można wrócić do ustawy Wilczka. Jaki jest najlepszy system podatkowy? System, w którym nie ma podatków dochodowych. Oczywiście podatki jakieś muszą być. Na pewno nie PIT-CIT. Najlepiej, żeby nie było już VAT-u, no ale to jesteśmy w Unii Europejskiej chwilowo. Co ma jeszcze zrobić PiS, żeby jego twarde która to otworzyło oczy? Nie wiem, wręczy po 1000+, no nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, to powiedział jeszcze Alexis de Tocqueville lat temu 150, że demokracja przetrwa tak długo, dopóki politycy nie odkryją, że można ludzi przekupić ich własnymi pieniędzmi. I właśnie PiS stosuje tę receptę. Przekupuje ten. I tu od razu o podatkach. Czy podatek na przykład powinien być podatek od nieruchomości? Tak, podatek od nieruchomości jest słuszny, bo on zmusza człowieka do wykorzystywania tej nieruchomości. Nie kupić po to, żeby leżała odłogiem, tylko żeby ją wykorzystywać. Także taki podatek, podobnie jak pogłówny od człowieka, prawda? Czy na przykład od samochodu, prawda? Może być podatek od samochodu. Natomiast nie może być podatku od kupna samochodu i sprzedaży samochodu, prawda? A nie od jazdy samochodu, no bo jeżeli ja mam samochód, to po to, żeby go wykorzystać, a nie po to, żeby stał w garażu. Także dokładnie odwrotnie podatkujemy ludzi niż tak jak trzeba. Co sądzę, jak zamówić z panem Jakubiakiem i Jurkiem? Trwają. Znaczy z panem Mamakiem i Jurkiem nie, bo on powiedział, że nie będzie startował. Co są tak zwane polskich startupach z zagranicy? No, przepraszam bardzo. Dzięki jakiemu startupowi udało się wystartować Henrykowi Fordowi na przykład? Czy spółki państwowe przynoszące zyski powinny zlikwidować? Zlikwidowane, sprzedane. Jeżeli daje duże zyski, to się bardzo drogo sprzeda, no po prostu i zwyczajnie. A jak nie daje zysku, to się sprzeda za złotówkę, prawda? Albo nikt, może nawet nikt nie kupi. Czy zrobię spotkanie w województwie świętokrzyskim? Myślę, że tak. To zależy od kolegów z województwa świętokrzyskiego. Co sądzę o żołnierzach wyklętych? Bardzo różnie. Każdy z tych żołnierzy wyklętych był inny. To nie jest tak, że oni wszyscy należą do jednej formacji ideowej, duchowej i tak dalej. Każdego trzeba oceniać indywidualnie. To są oczywiście dramaty tych ludzi, którzy walczyli, trzeba doceniać, bo to byli bohaterowie. Napisałem taki artykuł w Algorze, w których dałem porównanie do japońskich żołnierzy, którzy jeszcze, niektórzy jeszcze w 60 lat po wojnie, jeszcze siedzieli w dżungli i odmawiali poddania się, trzeba wynaleźć, wręczyć im pismo od cesarza, który zwalnia z przysięgi i dopiero wtedy oni oddawali broń. Także to były dramaty, no bo powiedzmy jasno, po 56 roku to już ten opór był zupełnie bezsensowny. Ogromna większość ludności się pogodziła z tym socjalizmem, jaki był. Socjalizm, nie socjalizm, większość ludzi nie lubi socjalizm. No ale już nie mordowano ludzi, nie tego, więc się ludzie już pogodzili z tym socjalizmem. Ale jeszcze kilku ludzi trwało w oporze i nie wierzyło amnestii. Zresztą słusznie, bo kto uwierzył w amnestii za komuny, to często na tym bardzo źle wychodził. Co z pieniędzmi za składki członkowskie, które sobie przeznaczyła partia, mnie nigdy nie przyjęcią? No i litość boską. Zgłoś się pan do partii, staż będzie panu uznany. Nie wiem, z jakiego pan jest oddziału? Pan Mateusz Antolczyk, zrobię, spytam się, co się stało. Proszę notować, Mateusz Antolczyk. Czy jestem za drugą walutą w Polsce? Tak, w każdym kraju powinno być kilka walut a konkurencyjnych, żeby nie było monopolu waluty i wtedy emitent takiej waluty by się bał robić inflacji, bał się drukować pieniądza, bo wtedy ludzie się przerzucą na tę drugą, trzecią czy czwartą walutę. Skąd nagły start w wyborach pana Gwiazdowskiego? To jest jakaś absurdalna sytuacja, może powiem za tydzień coś na ten temat więcej. Ugadam z panem Gwiazdowskim. Natomiast z całą pewnością jest to z punktu widzenia logicznego nonsens. Pan Gwiazdowski był bezcennym sojusznikiem w wyborach do Parlamentu Polskiego. Natomiast tutaj jest to celowa robota. Ja podejrzewam, że to nie jest kwestia pana Gwiazdowskiego, tylko pana Kaźmierczaka, który jest po prostu ukraińskim, no nie agentem, tylko
forujący Ukraińców na wszelkie sposoby i mnie zwalcza, bo jestem jego zdaniem agentem rosyjskim i on jako dobry Ukrainiec musi zwalczać agenta rosyjskiego. Ma takie coś. Ja się pytam, czy pan, bo ja nie biorę pieniędzy od Rosjan, natomiast pytanie, czy pan Kaźmierczak nie bierze pieniędzy od Ukraińców, bo to jest ciekawe pytanie. Czy spółki mają dobrze, że zyski będą, to już opowiadałem, powinny po prostu sprzedane, a nie zlikwidowane. Czy według pana są potrzebne studia na kierunek polityczny? To nie moja sprawa. Jak ktoś otwiera jakąś wyższą uczelnię prywatną i uczy czegoś tam i teraz jak się ludzie zapiszą na te studia, no to znaczy, że to jest potrzebne. Jeżeli się nie zapiszą, nie będzie chętnych, znaczy, że są niepotrzebne. To nie politycy powinni decydować, co jest potrzebne, czy nie, tylko rynek, czyli ludzie. Prawda? To proszę to zrozumieć. Państwo byście chcieli, żeby politycy za was decydowali, co jest potrzebne, a co nie jest potrzebne. Nie. O tym powinni decydować ludzie, czyli rynek. Prawda? Jeżeli to się opłaca, znaczy, że ludziom jest potrzebne. Prawda? Ludzie płacą za to swoim pieniędzmi. A więc jest to potrzebne. Co tu dalej widzimy? Czy będzie można mi zobaczyć jakimś terminie w TVP? Mowy nie ma. Reżim się broni rękami i nogami i nie pokazują mi nigdzie ani w TVN, ani w TVP, czasami w Polsacie. Co tu jest dalej, proszę państwa? Skończyły mi się. No, ale też już czas się skończył, bo jest już pół godziny, a mieliśmy mieć 20 minut w zasadzie. Także akurat się równo skończyły, proszę państwa, pytania. Co? Pies się dobija do domu, wróciliśmy go zadźwić, żeby nie przeszkadzał. Jeszcze się przestraszy, prawda, bo on się tam wprawdzie tych petardek nie boi, ale mógłby się kamery przestraszyć albo coś. Także trzymamy go z daleka. Profesor, dziękuję wszystkim za uwagę. Starałem się bardzo szybko i sprawnie odpowiadać, dlatego odpowiedziałem na bardzo dużo pytań. Pytania były bardzo dobre, czyli konkretne, rzeczowe i mam nadzieję, że takie będą zawsze. Następny blok, mam nadzieję, we czwartek o 13:30. Może być jakieś przesunięcie, bo ja będę wtedy w drodze na Dolnym Śląsku, także może być bardzo, bardzo różnie z godziną tego. Może nawet być odwołane. Dziękuję Państwu za uwagę.